Dzień dobry. To ja. A to jest, kurwa, kolejny odcinek. A ja nie mam karteczki nawet. Mam, będzie 16 odcinek. Świątynia Danosa. Dobra. Ostatnio za pomocą zaklęcia oraz małej figurki dostaliśmy się tutaj. Zabiliśmy demona, który powiedział: mam perfekcyjną powłokę, nie masz opcji mnie zabić. Nie ma czego plątać. I wiecie co my zrobiliśmy? Chlasnęliśmy dwa raczy moim Elbastardo i się zesrał. No ty chuju. Co on ma z tyłu na głowie? Golem, który stoi w świątyni, który ma za zadanie pilnować wielkiej bramy, niestety nie rusza się z miejsca. Z tyłu głowy ma otwór, do którego pasowałaby jakaś runa. Hej, ty! Aha, okej. Nic tu nie ma. Czyli dalej się nie dostaniemy. Okej. Gdzie mam tego szukać? No, przynajmniej nas nie atakuje. No, inaczej jakbyśmy z nim pogadali, tak? Runa. Ja muszę stąd wyjść po prostu. Hej! Hej, kamienny strażniku. Czy chcesz? Nie wiem. Nie mam runy. Ej. Czekajcie. Nie ma czego plądrować. Jak ja wrócę na górę, ludzie? Jak ja wrócę na górę? To jest bardzo dobre pytanie. Niczego tu nie znajdę. Nie mam pojęcia. Jak wrócić na górę? Dobra. Niczego tu nie znajdę. Myślę, że niegłupim pomysłem byłoby przeszukanie kamiennych strażników. Nie ma czego plądrować. Wszystkich, których teraz zabiliśmy. Nie ma czego plądrować. Ale raczej nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Zabić go nie możemy. Nie ma czego plądrować. No dobra. To wszystko jest strasznie symetryczne. Więc wątpię, żeby to było z jednej strony. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wątpię, ale to nie znaczy, że tak po prostu nie będzie. Ej, no bo ja nie mogę nawet stąd wyjść. Kurwa, kamienny strażnik. A jeśli kliknę posążek, który... Mam posążek? Mała figurka. Da się. Ale porycie. Dobra, czyli mogę szukać pomocy u Grega. Dobra, zaraz wracam. Udałem się do Jaro. Ma on kwestię dialogową. Wreszcie dotarłem do świątyni! Widziałem, że przezwyciężysz wszelkie trudności. Daj mi ten kostur. Będę szukał komory z skarbem. Niestety jest jeszcze problem z golemem. Z golemem to rzeczywiście silny przeciwnik. Ten golem nie jest strażnikiem, lecz najwidoczniej otwiera ciężkie drzwi w tylnej części świątyni. Ale przy tym w ogóle się nie poruszaj, nie ma jak otworzyć tych drzwi. Cholera, ale dlaczego on się nie porusza? Zbadałeś to dokładnie? Tak, ma pogłębienie w potylicy, zagłębienie jest wielkości runy. Runy? Poczekaj, to mi dało do myślenia, proszę weź to. Odkryłem te runy już jakiś czas temu, ale nigdy nie mogłem znaleźć na nich zastosowania.
Jest na nieozorowany golem, więc to musi być to. Kurde no, daje nam klucz. Czekajcie. Przemierzając wyspę, natrafiłem na cieniostwora, a jego skóra będzie mi potrzebna. Więc przy okazji nabijemy go. Zdobędziemy skórę. Super. Stara kamienna rozbita. Bryłka rudy. Wykopmy to. Kurde, to wszystko przedłuża tylko modyfikacje w głupi sposób. Rozumiecie, o co mi chodzi? Do czego to prowadzi? Do niczego. Idziesz sobie, patrzysz, runy potrzeba. A, to wracam do typa, który jest tam i wiecie, takie sztuczne przedłużanie modyfikacji. Ile będę miał bryłek? Czy będę miał ilość bryłek, która pozwoli mi na ulepszenie mego pancerza? Nie, nie będę miał 20, 33. Tak, mogę. Dobra, zaraz zostanę. Znowu jesteśmy przy golemie. Golem. Hej. Golem, rozpierdolę cię. Zaraz wracam. Jesteśmy. Hi. Golem otwiera mi świątynię Adanosa. Dzięki. Wygląda jak robot. A i to tyle. Magiczny kostur. Wow, mamy to. Dobra. Wracamy do Jaro. Kolego, Lukasie, nie będziesz musiał spać na podłodze. O nie, to nie ty. Który chciał skórę? Nathaniel. Sorry. Czyli to ty. Mam do ciebie futro cieniostwora. Wow, super, teraz wreszcie mogę się porządnie wyspać. Przy ścinaniu, że znalazłem tylko kamienną tablicę, może się tobie do czegoś przydać. Czyżby to była jakaś, która zwiększy moje siłę. Broń dwuręczną. Siła. Plus dwa. Najgorsze jest to, że miałem wcześniej tablicę. Mógłbym sobie teraz pomyśleć. Dobra, zapomnijcie, co mówiłem przed chwilą. Pomyślcie sobie teraz. Kurde, dodałem sobie w siłę 3 punkty, bo wcześniej miałem 2 punkty. No to jeśli nawet miałbym tamtą tablicę pierwszego poziomu, bo znamy pierwszy poziom języka Jarkandaru, to daje mi plus 2. Poziom daje mi 10. Więc nie tak brakowało mi jednego punktu, a tu nie mam żadnego gulaszu, który by zwiększył siłę o 1, więc wiecie. Nieważne. No, najlepsze jest to, że mamy 100%. Uderzyłyśmy. Idziemy do Jara. Powiem mu, że mamy patyka, kostura. Kurde. Mam kostur. W końcu po tylu latach jesteś godnym mnie następcą. Co teraz zrobimy? Tu na dole kostur nie działa. Pójdę na górę do wieży, aby tam ze szczytu go wypróbować. Tam się spotkamy. Dobra. Zaraz wracamy. A, nie. Po prostu tutaj wieży, tak? To można się w szybki sposób tutaj przetransportować. Nie ma chyba sensu robić cięcia. Chociaż on będzie długo szedł. Dobra. Nie no, bo wiecie, generalnie ja tą modyfikację przejdę w 10 godzin. Nagrania. W 10 godzin nagrania. Wiecie, ile ja musiałem chodzić? No, trochę musiałem chodzić. I właśnie o to wszystko się rozchodzi. Czy jednak chodzenia jest troszkę tutaj w tej modyfikacji? No jest, tak. Są teleporty. Mieliśmy runę też wcześniej do obozu piratów, jak byliśmy w Jarkandarze. Ale no, chodzenia jest tutaj troszkę. Czego wy oczywiście na nagraniu nie widzicie. I uważam, że to by było bez sensu, żebyście widzieli dodatkowe 5 godzin chodzenia, jak idiota. Na szczycie wieży. Aha, a jak się dostać na szczyt wieży? Może się da jakoś tak. Wiecie, o co mi chodzi? Nie, nie da rady. Dobra. Zanim on przyjdzie... Dobra, robię cięcie, bo zanim on przyjdzie, to wiecie. Pokazać wam coś? Patrzcie.
stoimy na niczym, a ten ja rozpadł przed chwilą. Dobra, poczekamy na chwilę na debila. Ile on idzie? Gościu, jesteś debilem. Dobra. Hej! Nie boisz się, że spadniesz? Nie, bo tu jest niewidzialna ściana. Podłoga. Dlaczego tu przyszedłeś? Czy w międzyczasie znalazłeś komorę? Przecież mówił. Ha, 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 aż tak trudno uwierzyć, że ktoś może być tak głupi. Kostur nigdy nie był przeznaczony jako zabezpieczenie skarbów. Jest to prosty artefakt, który właścicielowi daje ogromną moc. Już przed wieloma latami udało się uzyskać dostęp do domu uczonych i przeczytałem tam wszystkie książki. Ale w przeciwieństwie do ciebie znam także język wojowników i mogę czytać naprawdę interesujące teksty. I tylko z powodu tych trzech idiotów z mojej załogi nie byłem w stanie dostać się do świątyni. Na szczęście byli tak naiwni i zaufali tobie. Głupcy. Wszyscy jesteście głupcami. Ha, ha, ha. Zapłacisz mi za to. Oszczędź sobie trud. Moc Kostura jest odporna na wszelką broń i każdy rodzaj magii. A jako wyraz mojej wdzięczności za twój trud oszczędza ciebie i twoją załogę. Możecie nawet pozostać na tej wyspie. Moja potęga jest tak wielka, że strącę z tronu króla Robara II i sam koronuję na króla Myrtany. Dzięki mojej mocy ostatecznie zniknie jakikolwiek zagrożenie ze strony orków i nasz lud odtąd będzie żyć w pokoju. Sam widzisz, nie jestem szaleńcem, czy nie to dla dobra wszystkich. A teraz znika, moja moc wzrasta z każdą minutą. Wkrótce będę wystarczająco silny, aby siłą moich myśli przenieść się. Oszukany. Jaro dzięki mocy Kostura nie odnosi teraz żadnych obrażeń od broni czy magii, aby być na... Ale być może znajdę coś na temat w prostarych tekstach, o których mówił. Dlatego przede wszystkim muszę się nauczyć języka wojowników. Dobra, zaraz wracamy. Szczerze wam powiem, że tak, on nie jest szaleńcem. To, co mówił, ma sens. Jeśli nas oszczędził, nie chciał nas zabić. Chociaż uważam, że jeśli chciałby realizować ten cały plan, to lepiej by było, jakby nas zabił. Bo możemy być dla niego jakimś tam zagrożeniem. Hej, ty! Finn. Teo. Dlaczego Finn nie poszedł do piratów? Koniec. Finn, Teo. Może duch mnie nauczy. A ty? Jim. Jim Morrison. Koniec. Z wami nie mogę pogadać. Z załogą. Hej! Możesz nawiązać jakiś kontakt z Seliną? Musi mnie nauczyć języka wojowników. No nie wiem jak, ale dlaczego mnie o to zapytasz? Mówisz w języku wojowników? Oczywiście, przecież przez kilka tysięcy... Tysiącleci przebywałem w jaskini z ludźmi, którzy mówią w tym języku, więc się nauczyłem. Czy chciałem, czy nie chciałem. Naucz mnie języka wojowników. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałeś. Nie jestem szczególnie dobrym nauczycielem. Moment, coś mi się tu nie zgadza. Co masz na myśli? Jak dla mnie wszystko w porządku. Nie, nie o to chodzi. Czuję się teraz uwolniony. Kajdany, które mnie łączyły z tym światem, zniknęły. Beliar wzywa mnie do siebie. Co to niemożliwe? Co jest z tą... jego klątwą. Nie umiem ci tego powiedzieć, ale chyba zaraz będę się mógł o to spytać. Niestety nie mam czasu na dłuższe pożegnanie. Życzę tobie szczęścia i błogosławieństwa Danosa w twoich dalszych przygodach. Żyj dobrze. Czyli straciliśmy Kowala. Okej. Okay. Idę szukać odpowiedzi. Szukamy odpowiedzi. Pulpit. Crash gry? Przez wiele lat Pitorm było świętym miejscem oddawania czci Adanosowi. Jednak przyszedł dzień, aby opuścić ten ląd i nigdy nie wrócić. Jako ostrzeżenie dla prostodusznego podróżnika zostawiłem to opowiadanie. Oślepieni przez skarby Pitorm zwrócili się do arcykapłana Minnak. On stworzył magiczny kostur przepełniony mroczą
mną mocą Beliara. Gdy dowiedziałem się o tym, kapłani Minata zwrócili się przeciw niemu, opuścili go. Magia kapłanów uderzyła w Minata i eksplodowała. Upadli prawie wszyscy kapłani. Zaraz wbiegli wojownicy z nowymi ofiarami. Rozcieszeni rzucili się do walki, aby dokonać zemsty. Jednak ich ostrza ani strzały nie mogły sprostać mocy Kostura. Pewny zwycięzca Minat ruszył z powrotem do domu kapłanów. W komorach grobowych wezwali przodków i zapytali się o ich radę. I otrzymali ją. Dzięki wiedzy przodków znaleźli pozostałych kapłanów Minata. Przyzwali tysiące ziem i dom kapłanów runął nad Minatem. Błędna magia Kostura nie rozpoznała kamienia jako niebezpieczeństwo. Tak więc najwyższy kapłan Minot odszedł do Królestwa Beliara. Jego czyny zbezcześciły wyspę i musimy ją opuścić na zawsze. Ziemia. Znam już słabość Jaro. Kostur chroni wprawdzie przed atakami broni i magii, ale jest bezradny na bezpośrednie ataki, jak na przykład spadające kamienie. No i co tutaj? Co to zupełnie daje? Co, ja mam kilofem nawalać? Nie rozumiem. Nie wiem. Co ja mam teraz zrobić? Mogę przyzwać golema niby. Przestań z tą cholerną magią! Sprytnie. Znowu jedno. To nic nie daje. Więc co mogę zrobić? Spadające kamienie. Mogę jakoś kilofem to rozwalić? Tu coś? Żeby zawalić go? Myślę, że taki pomysł mógłby być. Został by pogrzebany. Powiem to Gregowi. Wydaje mi się, że on mógł to wiedzieć, jaka jest słabość. I dlatego... O, straszne wieści. O czym mówisz, chłopcze? Nie rozumiem cię. Jaro, pustelnik, oszukał nas. Dałem mu kostur, który rzekomo można wydobyć skarb. Ale to była tylko sztuczka. Teraz dzięki kosturowi Jaro stanie się tak potężny, że po prostu sam będzie się mógł koronować na króla Mertany. Co? I dałeś się tak po prostu oszukać? Najwidoczniej moja załoga składa się z samych idiotów. I to bez wyjątku. Albo powstrzymasz tego typa, albo nakarmię tobą ryby. Król z magiczną mocą, który zna naszą kryjówkę, nie możemy tego tolerować. Znam słaby punkt Jaro. No masz szczęście, jak się pozbędziemy tego sukinsyna? Ostatni właściciel Kostura został zabity przez zawalenie się budowli. Temu magia nie zapobiegnie. Więc powinniśmy wywołać zawalenie się domu. W końcu ta łódka ma kilka armat. Postaram się, aby w każdej chwili były gotowe do strzału, potem możesz wycelować i wystrzelić w Jaro. Jestem gotowy. Po wystrzale... Bo ja się wierzę, to powinno go załatwić, ale muszę to jeszcze sprawdzić. Idziemy. Czym prędzej. Idziemy zobaczyć. Kurde, ale będę miał do was dużo do powiedzenia. Znaczy dużo. Dużo emocjonalnie do powiedzenia na koniec tej modyfikacji. Bo czuję, że ona się zaraz zakończy. Czyli z tej strony to raczej gówno. Idę naokoło. Jaro, to najwyraźniej rozgniewany głos Jaro. Ty głupcze, przez ciebie kostur jest zniszczony. To dobrze, przynajmniej nikt nie będzie z niego korzystał. Ty idioto, nie masz w ogóle pojęcia, co się stało.
Gdy w lewej komorze znajdował się kostur, to ja myślisz co? Byłem w prawej, tam było ciało właściciela? Po zniszczeniu kostura część jego mocy powróciła do niego, przywróciła mu życie. Teraz to już tylko kwestia czasu, kiedy wystanie się ze swojego grobu. Wprawdzie bez kostura nie jest nieśmiertelna, a jego moc jest ograniczona. Ale wkrótce także to mu się uda. Już możecie zacząć uciekać najprościej, jak tylko potraficie. Jak mogę otworzyć drzwi do świątyni? Chcesz tego? To i tak już twój koniec. Ale nie myśl sobie, że życzę sobie twojej śmierci. Z radością ci pomogę usunąć zagrożenie. Mam runę, za pomocą której możesz wskazać golemowi, aby otworzył prawe drzwi. Runa jest w moim kufrze na dole w jaskiniach. Nie spróbuj otworzyć go wytrychem, zamek to atrapa. Albo otworzyć, naciśnij obydwa zawiasy równocześnie. Na mnie już czasem udał się do Beliara. Wkrótce i tak się tam zobaczymy. Aha, dobra. Idziemy! Ta iluzja też nam zadaje obrażenia, co śmieszniejsze. Więc to nie jest tylko iluzja. Nie znam się na otwieraniu zamków. Nieznana mikstura. A zwracamy. Hej, ty! Teraz możemy wypić tą miksturę. Tenjaro nie jest szaleńcem. Nie użyłem żadnej mikstury przez całą grę. Takiej leczącej. Całą grę mięso wpierdzielam. Nie ma czego plądrować. Kim jesteś? Minak. Och nie, liczyłem, że tak prędko mnie odwiedzisz. Cieszę się, że przede mną stoi mój mimowolny zbawca. Kurde. Dialog pominąłem, a ja uważam, że będzie ważny. Och nie, liczyłem, że tak prędko mnie odwiedzisz. Cieszę się, że przede mną stoi mój mimowolny zbawca. Można wyrazić to tak. Zaraz zatroszczę się o to, aby twój pobyt na tym świecie trwał krótko. Zabawne, bardzo zabawne. Co prawda moja magia nie osiągnęła jeszcze maksymalnej mocy, jednak to pomieszczenie nie jest przeznaczone na mój grób. Tutaj znalazłem tę wspaniałą broń. Aha. Broń jest zawsze tak dobra, jak jej właściciel. Tutaj skończę z tobą. Och, nie powinieneś. Nigdy nie rozumiałem podziału naszej społeczeństwa na różne kasty. Do tego mag nie może być także dobry w walce mieczem. Dlatego trenowałem walkę bronią wręcz z moją młodzieżą. Teraz sam się o tym przekonasz. Aha. Chciałem wypić miksturę, ale dobra, to zrobimy teraz tak. Dialog znamy. Aha, plus 3 do siły po prostu. Ale ma oczy. Nawet nie trafił. Miecz Minaka. Dobra, wybijmy mikstury nawet sobie, kurde. 120 wymaga... słaby ten mieczek. Nawet nie możemy go założyć. I co? Wracamy do Grega chyba. Chciałem z wami pogadać. Powiem wam, że tak jak generalnie motyw piratów może nie do końca mi siedzi, to jednak tą modyfikację uważam za bardzo dobrą. Bawiłem się tutaj praktycznie tak dobrze. Czekajcie, czy Kryjówka Korsarzy posiadała dubbing? Wydaje mi się, że tak. Generalnie pomimo, że ta modyfikacja nie posiadała dubbingu, ponoć dało się jakoś go tam wgrać, to wtedy czułbym dużo lepszy vibe, ale generalnie cała historia, która tutaj była opowiedziana naszej postaci, piratów, tejże wyspy, Jarkendaru,
nawiązania do Gotika drugiego, do bezimiennego oraz do postaci, które tutaj się znajdują, jak właśnie Elvrik, Garvel, czy no już nie mówię o całej załodze piratów, która jest taka sama. No to jednak to tworzy wszystko naprawdę bardzo dobrego moda, w którego serdecznie wam polecam zagrać. Tak się zastanawiam, co jest lepsze, kryjówka korsarzy czy to? Chyba kryjówka korsarzy bardziej czyniła ten świat takim brutalnym. Tutaj momentami było łatwo. A to niezły pasztet nam zaserwowałeś, chłopcze. Tajemna świątynia wszechmocnego stury szalony mak, to naprawdę jest wszystko. Ale zostawimy to na przyszłość. Bohaterowi wyśniącej zbroi dla typów takich jak my liczą się tylko skarb. Liczy się tylko skarb. Ach, właśnie skarb. Znalazłeś przecież skarb, o którym mówią księgi w bibliotece? Cóż, i tak i nie. Olbrzymie góry skarbów zniszczonych wypraw. Skarb jest rzeczywiście w komorze za grobem Inata, ale obawiam się, że uczeni mają inne wyobrażenie skarbu. Co chcesz przez to powiedzieć? Skarb jest dużą kupą kamiennych tablic. Co? Widocznie został tam ukryty skarb wiedzy. Skarb wiedzy? Jak śmiesz przychodzić do mnie z taką bzdurą? Skarb to złoto, kamienie szlachetne. Skarb to niezmierne bogactwo. I to w sumie nasza wina, bo my znaleźliśmy tą mapę. A nie jakaś pokryta kurzem kupa kamieni. Przykro mi, kapitanie, to chyba była jedna wielka wpadka. Może jeszcze głośniej, ale przecież znaleźliśmy nowy schowek, więc musimy to sprawdzić. Rusz swój tyłek na ląd i ostro bierzemy się do roboty. Teraz właśnie jest czas na specjalne zadanie. I gdy tylko będziesz gotowy, idziemy na poszukiwanie właściwego skarbu. Zrozumiano? Ajaj, kapitanie. Piraten Leben. Życie piratów. Modyfikacja do Gothic 2. Twórcy. Fabuła i skrypty. Nie mam pojęcia, kto tam robił tę modyfikację. Niemcy. Dobra, no także opowiedziałem wam o tej modyfikacji. Świetnie się przy tym bawiłem, ale to już jest koniec i trzeba zacząć nową modyfikację. Cześć.